Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zaczynam poranek zamiast od płatków pod oczy nanostrukturalną maską w płacie na okolicę oczu od Retix C. Patrzcie, jak ona fajnie wygląda. Nakładam i zabieram się za mój poranek. Jestem już gotowa do wyjścia. Jadę teraz do Parku Ujazdowskiego nagrać trochę materiałów, które są mi potrzebne do zrobienia nowego Reelsa plus zdjęcia. Dzisiaj mamy upał, więc idealnie. I mam na sobie taką bokserkę, bluzeczkę z Zary, którą kupiłam na wyprzedaży za 20 zł. Tak, dobrze usłyszeliście. Ona jest takiego fajnego, prążkowanego materiału. Czy wy to widzicie dobrze? O, takiego grubszego. No, bardzo, bardzo fajna. I idealnie kolorystycznie pasuje mi do tych spodni z domieszką lnu. Również z Zary, kupione na wyprzedaży. Pokazywałam wam je w jednym z ostatnich, w sumie to w ostatnim filmie 7 dni 7 stylizacji. Spodnie od garnituru. Super się je nosi. Założyłam sobie również sandałki takie zielono-niebiesko-żółte, które mam już kupę lat i powiem wam szczerze, że nie pamiętam totalnie, gdzie je kupiłam. O, biorę resztę, jadę. Mój zapach na dziś wyostrzy, wyostrzy, o proszę, to marka Lancome. I właśnie między innymi zabieram go ze sobą, bo będę robić ujęcia do Reela. Mam nadzieję, że mi się uda zrobić jakieś ładne ujęcia i tak właśnie dzisiaj też nim pachnę. A dopełnieniem całej stylizacji są okularki brązowe stare jak świat i do tego wypchana po brzegi torba od Michaela Korsa, tote bag. Tak się prezentuje. Jadę do pracy, ale też połączyć przyjemne z pożytecznym. O, taki dzisiaj plan na początek dnia. No i co? Nie uwierzycie, tak to z nami jest. Jadąc do Parku Ujazdowskiego, Massimo stwierdził, słuchaj, a może byśmy skoczyli do zoo, bo dawno tu nie byliśmy. No i co? Proszę bardzo, moje plany z kręceniem reela i robieniem zdjęć właśnie przepadły, ale za to zrobimy sobie spacerek po warszawskim zoo. No dobra, kto zgadnie, co tutaj mamy? Już widać z daleka. Tak jest. Słonie. A ty co, lody zajadasz? Tak. Dobre? Tak, spróbuję. A teraz powiem wam coś zabawnego. Za każdym razem, kiedy wyciągam kamerę i robię jakieś zdjęcie, czy jak teraz nagrywam siebie, to wszyscy się na mnie tak dziwnie patrzą. A nie chcę nic mówić, ale sama czuję się, jak była w zoo.
to takie małe podsumowanie. Nawet teraz jak nagrywam, to ludzie przechodzą tutaj przede mną i oczywiście wszyscy się na mnie gapią. Więc ja też dzisiaj jestem takim obiektem podglądania. A tak na poważnie zatrzymaliśmy się na chwilę, bo mamy tutaj odrobinę cienia i też powiewa lekki wiaterek. Jest dzisiaj niesamowicie gorąco i to nie jest dobry moment na to, żeby chodzić po zoo. Ale i tak udało nam się dużo pospacerować, dużo zobaczyć. Nie pamiętam, kiedy byliśmy tutaj ostatni raz. Ja myślę, że tak z 7 lat temu, jak nie więcej. Więc troszkę nadrobiliśmy. Naprawdę dużo jest do zwiedzania i dużo ludzi. Ale teraz pojedziemy na jakiś obiad, co Massimo? Tak. No, pojedziemy na jakiś obiadek, coś zjeść, schłodzić się w jakiejś może restauracji albo w jakimś ogródku na zewnątrz, w cieniu. Podobał ci się spacer? Dużo spacer. Tak, dużo chodzenia. No rzeczywiście dużo się nachodziliśmy. No to co, jedziemy? Jedziemy coś zjeść. Także jak już wiecie, dzisiaj jemy obiad w restauracji Mateusza Gesslera, Warszawa Wschodnia, by Mateusz Gessler. Prosecco, proszę bardzo. Massimo już zajada przystawki. No, także życzcie nam smacznego. No dobra, próbujemy deser. Zobaczymy, czy smaczne. A co my tu robimy, Pipeta? Powiedz ty mi, co my tu robimy? Kot się relaksuje na balkonie. Proszę, proszę. Ja sobie właśnie dopijam mojego kolagenowego dryneczka, że tak się śmieję. Tak naprawdę mam tutaj zrobiony koktajl z peptydów kolagenowych Beauty Focus Collagen Plus z miętą, z wyciśniętą połówką cytryny, wodą gazowaną i kostkami lodu. I właśnie go kończę. Tak? Tak? No tak. No pokaż się. No pokaż się, Maruda. No pokaż się. To już jest ten czas, słuchajcie, że z kotem trzeba się pobawić. Widzicie te miny? To z kotem trzeba się pobawić. Zaraz się pobawimy. Ale ja w międzyczasie jeszcze trochę pracuję, żeby nie było na komputerze. I wysyłam między innymi zaproszenia. Jakie zaproszenia? Na karcie społeczność wrzuciłam już informacje, ale tak sobie pomyślałam, że dzisiaj Wam też powiem co i jak. Otóż pomyślałam, żeby zorganizować spotkanie z Wami. Bardzo często mnie pytacie, czy coś takiego w ogóle kiedyś będzie, czy w ogóle coś takiego zorganizuję. No i wpadłam na taki pomysł, że w sumie czemu nie. Miałam to zrobić na 30 tysięcy obserwatorów na Instagramie, ale nie wiem, kiedy ja się tego doczekam. I rozmawiałam z Krysią, tak pomyślałyśmy sobie, że mogłybyśmy w sumie też zrobić coś wspólnie, spotkać się z Wami, jakoś fajnie zorganizować takie spotkanie. No i właśnie, 22 lipca o godzinie 10:30 planujemy zrobić właśnie takie spotkanie z Wami. Oczywiście ilość miejsc mocno ograniczona, bo możemy tylko w sali, którą wynajęłyśmy, wprowadzić 20 osób, ale pomysł na zorganizowanie całej tej, powiedzmy, imprezki jest całkiem fajny, bo ja sobie tak wymyśliłam, że zrobię dla Was takie krótkie,
nie wiem, czy słychać, czy nie słychać, że zrobię taką krótką prezentację, gdzie opowiem Wam trochę o świadomej pielęgnacji, o takich krokach świadomej pielęgnacji i dużo fajnych ciekawostek. Krysia ze swojej strony z kolei opowie trochę o marce Nuskin. Będziecie mieć możliwość poznania kosmetyków, które Krysia ze sobą przyniesie, potestowania ich, zobaczenia ich na żywo, zapoznania się z nimi, ale też przede wszystkim będziemy miały wszystkie technologie marki Nuskin. My też wpadłyśmy na taki pomysł, że przy okazji możemy zrobić też dla wybranych osób zabiegi. Będzie można sobie potestować te technologie. My zrobimy we dwie, właśnie dla wybranych osób, dla chętnych osób, też takie pakiety zabiegowe z technologiami, z kosmetykami. Więc będzie to takie trochę spotkanie, wiecie, przy luzie, na kawce, przy czymś smacznym, co też zorganizujemy. Że będziemy mogli sobie porozmawiać, pogadać, przy okazji czegoś się dowiedzieć, potestować różne fajne kosmetyki, posprawdzać na sobie, no takie beauty party na luzie. No i właśnie, wszystkie osoby, które są zainteresowane takim spotkaniem i chętne na takie spotkanie, proszę oczywiście o kontakt mailowy, dajcie znać, bo tak jak powiedziałam, lista jest mocno ograniczona. Spotkanie jest już 22 o godzinie 10:30 w Warszawie. Mamy bardzo fajną salę, bardzo fajne miejsce. No super, żeśmy sobie to wszystko wykombinowały, tylko czekamy na Was. Więc będzie taka okazja, żeby się z nami spotkać, pogadać, poznać coś nowego, potestować, miło spędzić czas. Plus oczywiście mamy dla Was bardzo ciekawe gift paki, które też postanowiłam przygotować dla Was. Taka niespodzianka, bo spotkanie kosztuje 50 zł i w tej cenie macie właśnie te fajne gift paki. No ich wartość jest nawet, powiedziałabym, wyższa. Także siedzę właśnie, wysyłam te zaproszenia. Jeśli ktoś z Was jest chętny na takie spotkanie, co Pipeta? Chętny na takie spotkanie, to piszcie do mnie na maila. Będzie mi bardzo miło się z Wami spotkać i zobaczyć. No, będzie to takie pierwsze spotkanie, które organizuję, na którym dużo się będzie działo. Także ja wracam do pracy. Widzę, że Massimo coś tam kręci się w kuchni i zaczyna szykować kolację, więc pokażę Wam, co dzisiaj będziemy mieć dobrego. Kochania, co ty dzisiaj tutaj kombinujesz? Faccio uno spaghetti con gamberi. Spaghetti z krewetkami się szykują. Krysia, otwieramy Wasze winko, które dostaliśmy w prezencie. Tadam, będzie idealne do krewetek, które tutaj widzicie. Czy te krewetki mają jakiś rozmiar? 16-20. 16-20. Tygryś. Ty jesteś tygrysie. Tygrysie się mówi, a nie tygrysie. No, Massimo i jego polski, proszę bardzo. Un po' di vino bianco. Tak jest. To się nazywa kuchnia, a nie jakiś tam Gessler. Questa è kuchnia. Tak, to jest kuchnia, a nie Gessler. Proszę bardzo. Adesso ci buttiamo due pomodorini dentro. Ale zapach. E mo adesso si devono schiacciare le teste. A czemu tak robisz? E questo è, questo ti dà proprio il sapore di gamberi. Capito? E tutto il sapore dei gamberi sta qua nelle teste. Słyszycie? Czyli cały smak krewetek wychodzi właśnie z głowy. Per questo si comprano questi qua con le teste, con lo guscio. Dlatego Massimo mówi, że najlepiej kupować całe krewetki takie właśnie z głową, a nie jakieś gotowane już, mrożone, gotowane, bo to właśnie ta głowa daje ten
aroma, smak, tak? No i zobaczcie, Massimo jeszcze rozgniótł pomidorki. Chwila, moment i już praktycznie gotowe. Jeszcze trochę się tutaj podsmażają krewetki. 10 minut, a już koniec. I tylko robimy makaron. O proszę, jaka kolacja. Czemu tutaj są dwa rodzaje makaronu? Przepraszam. Queste sono spaghetti al nilo di seppia. Zrobiłeś taki mix? Mix, ze spaghetti. No dobrze, smacznego, kochanie. Dziękuję. Pyszna kolacja już za nami, a ja zabieram się teraz za moją wieczorną pielęgnację. I to jest już ten moment, kiedy mogę się z Wami pożegnać. Pielęgnacja zrobiona, ziółka przygotowane, kilka innych aktywności, które zaraz aktywności. Takich rzeczy, które mnie za moment wyciszą i sprawią, że będę mogła spokojnie przytulać poduchę, która jest tutaj za mną. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i za to, że po raz kolejny byliście, oglądaliście ten vlog i mam nadzieję, że miło spędziliście czas. No dobrze, no to co? Wysyłam Wam buziaki i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!